Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, kochani czciciele Matki Najświętszej, obchodzimy dzisiaj wielką uroczystość, uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywane też dawniej świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy. To piękna i pouczająca uroczystość. Jest ona tak bliska naszym sercom, bo dotyczy naszej ukochanej Matki, która została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Spośród wielu praw teologicznych, prawda o roli Matki Bożej w życiu Chrystusa i Kościoła oraz w dziejach zbawienia jest jedną z tych, które najłatwiej zrozumieć. Odnosi się bowiem do naszego codziennego życia, do naszych osobistych doświadczeń matczynej miłości. Matka, która kocha, Matka, która się poświęca, Matka, która troszczy się o dzieci, Matka, która płacze, Matka, która przytula z czułością i miłością. Tego nie trzeba tłumaczyć. To wszystko rozumiemy bez słów. Bóg przychodzi do człowieka w najprostszy sposób. Rodzi się jako dziecko. W tym dziele uczestniczy Matka. Matka Boga i Matka Kościoła, Królowa Nieba. Dzisiaj oddajemy jej nasz hołd w szczególnym miejscu, w Niepokalanowie, którego celem, jak powtarzał święty Maksymilian, jest zdobycie całego świata dla Niepokalanej. Klękając przed jej przepiękną figurą, powtarzamy ze wzruszeniem słowa papieża Franciszka. To ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła. To ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. To ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba. Na to najwyższe wyróżnienie Maryja zasłużyła swoim świętym życiem, które mimo trudu było tak szlachetne i piękne. Zasłużyła również oddaną służbą Chrystusowi i Kościołowi. Maryja bowiem nie tylko wydała na świat Zbawiciela, ale była głęboko zaangażowana w sprawy Pana od żłóbka aż po krzyż na Golgocie. Siostry i bracia, dzisiaj mamy nastawić nasze uszy i serca, aby usłyszeć, co Maryja chce nam powiedzieć. Ona bowiem, jak mówi papież Franciszek, oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Pełnię życia możemy osiągnąć tylko z Chrystusem i w Chrystusie. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie każdy, kto do Niego należy, zostanie zbawiony. Dlatego Matka Boża nieustannie powtarza: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Święty ojciec Maksymilian, wielki czciciel Maryi, mówił, że nie można być bratem i przyjacielem Chrystusa, jeśli nie jest się dzieckiem Jego Matki. Dzisiaj zapytajmy, czy modlimy się tak samo jak Maryja? Czy chcemy być naprawdę do niej podobni? Czy jesteśmy gotowi służyć i pomagać z miłością i ofiarnością tak jak ona? Czy jesteśmy zdolni iść za Chrystusem i czynić wszystko, cokolwiek nam powie? Bo cóż będą znaczyć pielgrzymki i piękne uroczystości, jeśli w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie zabraknie maryjnych wzorców, jeżeli wrogość, lenistwo, rozwiązłość, egoizm, zachłanność, nietrzeźwość wypełnią nasze serca? Matka Boża nie oczekuje od nas wzniosłych przeżyć, ale odwagi i wierności w służbie Bogu i bliźniemu. Maryja oczekuje od nas wielkiego świadectwa miłości do Boga i Kościoła, miłości do drugiego człowieka i naszej Ojczyzny. Dlatego zaprośmy ją dzisiaj do naszych serc, zaprośmy ją do naszych rodzin, ale także do naszego życia społecznego. Siostry i bracia, Maryja to Matka każdego z nas. To również Matka i Królowa naszego narodu. Pierwsze teksty w języku polskim były modlitwami i pieśniami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Do niej modlą się małe dzieci przed snem,
Do niej uciekają się cierpiący i umierający. Jej wizerunki są w naszych domach rodzinnych i w przydrożnych, ukwieconych kapliczkach. Nasz naród od wieków żywił głębokie przekonanie, że nie ma Polski bez Maryi. Pięknie to wyraził Henryk Sienkiewicz w Potopie, pisząc, że choćby Polacy utracili wszystko, jeśli pozostanie wiara i cześć dla Najświętszej Panny, to na tym fundamencie reszta może być odbudowana. Do Maryi uciekali się w latach komunistycznej nocy prymas tysiąclecia i święty Jan Paweł II, który słowa Totus Tuus, cały Twój, obrał za dewizę swojego pontyfikatu. Papież Franciszek podczas wizyty w naszej ojczyźnie powiedział: Wasz naród pokonał na swojej drodze wiele trudnych chwil. Wiemy, że jedną z takich trudnych chwil była inwazja armii bolszewików w 1920 roku. Wówczas papież Benedykt XV błogosławił Polakom i prosił, aby tam, gdzie tylko się da, odmawiano różaniec, prosząc o wsparcie i zwycięstwo za przyczyną Maryi. Tego samego dnia socjalistyczny dziennik wychodzący we Włoszech z drwiną stwierdził: Papież wezwał, aby prosić o wstawiennictwo Maryi. Nie lada stworzył sobie problem, jeśli wierzy w skuteczność Matki Bożej. 3 miliony żołnierzy w sowieckich mundurach, ci żołnierze i ich działa znaczą więcej niż wszystkie różańce świata. W najbliższych dniach będziemy mieli tego namacalny dowód. Tymczasem już 15 sierpnia różańce nie tylko zatrzymały armię bolszewicką, ale zmusiły ją do odwrotu. Widzimy więc, że Bóg, że wiara, że Kościół nie są zagrożeniem dla narodu i społeczeństwa. Tylko ludzie zaślepieni bezbożną ideologią mogą drwić z modlitwy za wstawiennictwem Maryi. Tym, którzy dzisiaj tak brutalnie niszczą i atakują Kościół, tak brutalnie atakują niektórych biskupów, chcą Polski bez Kościoła, tym wszystkim środowiskom trzeba przypomnieć bohaterów związanych z dzisiejszym świętem. Trzeba przypomnieć kapelana księdza Ignacego Skorupkę, który w obecnej konkatedrze warszawsko-praskiej Matki Boskiej Zwycięskiej odprawił ostatnią mszę świętą, a następnie ze stułą i krzyżem w ręku zginął na polu bitewny pod Ossowem. Nie schował się w bezpiecznych okopach, nie otoczył się zgrają PR-owców, ale szedł na przodzie oddziałów broniących Polski. Trzeba dzisiaj przypomnieć arcybiskupa Hille Rattiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce i przyszłego papieża Piusa XI, który jako jeden z nielicznych dyplomatów nie uciekł z zagrożonej Warszawy, ale pozostał w niej, umacniając ducha walczących. Trzeba przypomnieć biskupów polskich, którzy w tych trudnych dniach skierowali do narodu polskiego i do biskupów całej Europy list pasterski, aby uzmysłowić, jakie niebezpieczeństwo ze strony bolszewików grozi całemu kontynentowi. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim bohaterom tego wydarzenia, zwanego przez potomnych cudem nad Wisłą lub 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W wielu wspomnieniach z tamtej bitwy pojawia się głębokie przekonanie, że Matka Boża czuwała nad polskimi wojskami, wspierając je w obronie ojczyzny i wiary chrześcijańskiej. Terminu tego użył sam generał Haller, który jeszcze przed zwycięską ofensywą wezwał do 8-dniowej modlitwy w intencji zwycięstwa, które po ludzku wydawało się nie do osiągnięcia. Dzięki tej bitwie sprzed 99 laty Polska i cała Europa została uchroniona przed bolszewicką nawałnicą. Polacy nie uwierzyli w puste hasła bezbożnej ideologii komunizmu. Społeczeństwo żyjące przecież w wielkim niedostatku z całą determinacją stanęło do obrony wiary i ojczyzny. Po latach z wdzięcznością i szacunkiem myślimy o bohaterach tamtych dni. W wielu polskich miejscowościach spotykamy mogiły, zwłaszcza młodych ludzi, którzy złożyli wówczas najcenniejszą ofiarę, ofiarę ze swego życia. Pamięć o heroizmie i ofierze naszych przodków nie może zgasnąć w naszym narodzie.
Groby tych młodych ludzi, którzy oddali za Polskę życie, są dzisiaj głośnym wołaniem o współczesny patriotyzm. Dzisiaj w sposób szczególny myślimy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy służą ojczyźnie, kontynuując wielkie tradycje polskiej armii. Dzisiaj w Dniu Święta Wojska Polskiego wyrażamy naszą wdzięczność i nasz szacunek, prosząc dla nich o potrzebne łaski w tej trudnej służbie. Siostry i bracia, wielokrotnie powtarzaliśmy już słowo matka. Powtórzmy jeszcze raz. Ojczyzna jest matką, którą mamy kochać. Takie słowa papież Franciszek skierował do swoich rodaków z okazji 200. rocznicy niepodległości Argentyny. Ojciec Święty w liście nawiązał też do śmiałego i obrazowego wyrażenia, jakiego Argentyńczycy używają na określenie człowieka nikczemnego, pozbawionego skrupułów. Mówią o nim, że jest w stanie sprzedać własną matkę. Wiemy jednak i odczuwamy głęboko, pisał papież, że matki się nie sprzedaje. Nie wolno tego czynić. Tak samo zatem nie można sprzedawać matki ojczyzny. Te słowa przemawiają do nas w sposób szczególny, gdy w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny modlimy się o pomyślność naszej ojczyzny. Tu, w tym świętym miejscu w Niepokalanowie, wspólnie stawiamy odważne pytanie. Czy przypadkiem my, współcześni Polacy, nie sprzedajemy naszej matki ojczyzny? Mamy na myśli nie tylko tych, którzy paktują z obcymi, szkodzą wizerunkowi Polski, chcą wprowadzać szkodliwe, sprzeczne z Bożym prawem ideologie i pomysły. Mamy na myśli także tych, którzy w sposób nikczemny i pozbawiony skrupułów rozpijają dzisiaj nasz naród. Pytamy, czy nie sprzedają matki ojczyzny media, który każdego dnia tak wiele reklam zachęca do spożywania alkoholu, oszukując, że jest to warunek ciekawego, nowoczesnego, pięknego, dobrego życia. A przecież to właśnie reklama alkoholu inspiruje do zła, popycha młodych w śmiercionośne objęcia nałogu. Tak giną nie tylko pojedyncze osoby, ale całe pokolenia, całe narody. Reklama alkoholu jest szkołą rozpijania narodu. Reklamy nie pokazują zapłakanych oczu przerażonych dzieci, które widzą pijanych rodziców. Reklamy nie obrazują dramatu rozbitych rodzin, złamanych karier i osobistych tragedii, wypadków na drogach spowodowanych piciem alkoholu. Nie pokazują skutków zniewolenia przez nałóg, upodlenia przez niewolę pijaństwa. Reklama alkoholu, trzeba to jasno podkreślić, zniszczyła już jedno pokolenie Polaków, utwierdzając proalkoholową mentalność. Zapytajmy ponownie, czy nie sprzedają matki ojczyzny ludzie odpowiadający za stanowienie prawa, gdy nie reagują na coraz poważniejsze zagrożenia, gdy nie ratują Polaków przed rozpijaniem, a więc przed chorobami, przed dramatami rodzinnymi, przed straconym życiem. Każdego roku legalnie sprzedawany alkohol odbiera życie prawie 20 tysiącom Polaków. Czy nie sprzedają matki ojczyzny samorządowcy, którzy swoimi uchwałami umożliwiają powstawanie kolejnych punktów sprzedaży alkoholu? Podczas jednego ze spotkań poświęconych trzeźwości pewien pan z sali zadał mi pytanie. Księże biskupie, skoro wiemy tak wiele o szkodliwości alkoholu, to czy ci ludzie zezwalający na kolejne punkty sprzedaży są przekupni, nierozumni czy steroryzowani przez przedsiębiorców? Bo innego wyjaśnienia nie znajduję dla takiej postawy. Trudno jest odpowiedzieć na to bolesne pytanie, bo trudno zrozumieć takie zachowania i takie decyzje, zwłaszcza tych, którzy w wyborach lokalnych deklarują chęć służby dobru wspólnemu, a następnie służą tym, którzy na rozpijaniu, na ludzkich nieszczęściach zarabiają wielkie pieniądze. Na szczęście widzimy także znaki pozytywne. Światli samorządowcy w coraz większej liczbie polskich miast zaczynają ograniczać liczbę punktów handlu alkoholem i godziny jego sprzedaży. Oby rozsądek i odpowiedzialność za Polaków
wygrały z naciskami. Musimy stale, kochani, powtarzać za prymasem tysiąclecia. Trzeźwość to polska racja stanu. Jeśli na skutek pijaństwa będzie postępował rozkład moralny narodu, wtedy coraz bardziej będzie słabła nasza wierność Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Siostry i bracia, przywołaliśmy list papieża do jego rodaków. Ojciec Święty poświęca w nim także wiele uwagi najbardziej poranionym dzieciom ojczyzny. Poranieni są ci, którzy borykają się z życiowymi dramatami, którzy cierpią i brakuje im nadziei. Wśród nich papież wymienia osoby uzależnione. Także wiele naszych sióstr i braci w Polsce jest bardzo poranionych. Wiele dzieci Matki Polski cierpi ze względu na uzależnienia. Prawie milion jest uzależnionych od alkoholu, a 4 miliony Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. A przecież alkohol rani nie tylko tych uzależnionych i tych pijących ryzykownie i szkodliwie. Alkohol rani i niszczy życie ich dzieci, małżonków, rodziców. Trudno byłoby więc policzyć nam tych wszystkich poranionych, bezpośrednio lub pośrednio przez alkohol. Podczas jednego ze świadectw na wymownej drodze krzyżowej w Oświęcimiu Brzezińce padły smutne słowa. Obozy koncentracyjne są w naszych rodzinach. Są w tych rodzinach, gdzie pojawia się w nadmiarze alkohol, gdzie pojawia się uzależnienie. Czyż alkohol nie stał się złotym cielcem, któremu tak wielu naszych rodaków oddaje dzisiaj cześć? Jest to zatem wielki narodowy dramat, a jednocześnie wielkie narodowe wyzwanie. W dziejach naszej ojczyzny, często pięknych i dumnych, często bolesnych i mrocznych, nigdy nie było okresu, w którym Polacy pili tak dużo, jak piją dzisiaj. Nałogi są źródłem wielu grzechów, duchowego upadku człowieka, nieszczęść społecznych oraz rozkładu naszego życia rodzinnego i religijnego, mawiał kardynał Wyszyński. Nie możemy naprawdę tego dramatu lekceważyć. Nie możemy biernie się przyglądać. Zdarza się, że Polacy stoją w zadumie ze łzami w oczach przed pomnikami bohaterów, a potem po uroczystościach urządzają libacje i pijani wracają do swoich domów. To nie jest patriotyzm, to kpina z bohaterów. Musimy być świadomi tych wszystkich zagrożeń, tych trudnych problemów. Jednocześnie musimy dziękować Bogu za wspaniałe owoce pracy duszpasterskiej na niwie trzeźwości. Tak wielu jest Polaków, którzy nie tylko w sierpniu podejmują decyzję o dobrowolnej abstynencji, ale na stałe uczynili z niej styl pięknego, radosnego życia bez alkoholu. Wielu jest kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, którzy promują trzeźwość i gorliwie pomagają uzależnionym. A ilu jest ofiarnych świeckich apostołów trzeźwości? Naprawdę mamy za co dziękować Bogu. To rodzi nadzieję, że z Bożą pomocą uda się zrealizować Narodowy Program Trzeźwości, ten ważny dokument będący owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości sprzed 2 lat. Dzisiaj, kochani, trzeba powtórzyć słowa świętego ojca Maksymiliana, który powiedział do swoich zakonnych braci opuszczających klasztor ze względu na działania wojenne: nie pijcie alkoholu, nie palcie papierosów. Dzisiaj pewnie by dodał: nie sięgajcie po narkotyki, nie oglądajcie pornografii, unikajcie hazardu, ograniczajcie sobie, zwłaszcza dzieciom, czas korzystania z mediów społecznościowych, bo to wszystko prowadzi do ogromnych ludzkich dramatów i tragedii. Najdrożsi, niebowzięcie Maryi nazywamy także świętem Matki Bożej Zielnej. Od wieków w kościołach święcimy zioła, kwiaty i kłosy zbóż. Za świętym Janem Pawłem II mówię: oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.
Dzisiaj nie tylko rolnikom warto przypomnieć słowa świętego Paulina z Noli. Ten pobożny biskup pisał w liście do znajomego rolnika: kiedy przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie jak o swoje pole. Uprawiaj własne serce, by było piękne dla Pana. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny skłania nas do refleksji na temat stanu naszych serc. Czy są one żyzną rolą dla Słowa Bożego? Czy wydają obfite plony chrześcijańskich cnót i owoców Ducha Świętego? Pamiętajmy też o cennej wskazówce ojca Maksymiliana, który mawiał, że tutaj na ziemi pracujemy jedną ręką, gdyż drugą trzeba się trzymać niepokalanej, by samemu nie upaść. Natomiast z niebieskim niepokalanowie będziemy mogli więcej skutecznie pracować dla Matki Bożej, bo będziemy mieli obie ręce wolne od pracy. Złóżmy dzisiaj u stóp wniebowziętej Najświętszej Marii Panny przepiękny bukiet cnót, dobrych uczynków i postanowień. Niech w tym bukiecie nie zabraknie pięknego kwiatu trzeźwości, kwiatu wierności Bogu i Ewangelii, kwiatu umiłowania Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny. Niech miłość do niepokalanej jednoczy nasze serca we wspólnym pielgrzymowaniu do nieba. Niech nam przewodzi Dziewica Maryja, wzięta do nieba z duszą i ciałem. A na koniec módlmy się przepięknymi słowami świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Maryi. Maryjo wniebowzięta, pokorna służebnico Najwyższego, uczyń nas zdolnymi przyjąć zaproszenie Twojego Syna, byśmy ze swojego życia uczynili całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól nam zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się zgodnie z Bożym zamysłem. A nasze życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przenajświętszej Trójcy. Amen.